Mojżesz powiedział do ludu: kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga Twego. Czytamy w liście świętego Pawła do Rzymian: bracia, cóż mówi Pismo? Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach, a w sercu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był muszony przez diabła. Nic wobec nie jadł, a po jego upływie poczuł głód. Rzekł wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do diabła do niego: to by dał potęgę, wspaniałość tego wszystkiego, bo nie są poddane i mogę się wystąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli. Na rękach nosić cię będą, boś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego ruszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie. Amen. Mamy taką pokusę. Odkładamy tego na kiedyś, na później. Tacy jesteśmy. Słowo kiedyś jest największym kłamstwem, jakie możemy sobie zafundować. Kiedyś, tak na dobrą sprawę, oznacza nigdy. Kiedyś, kiedy skończę studia, kiedyś, kiedy spłacę kredyty, kiedyś, kiedy dzieci pójdą w świat, kiedyś, kiedy będę zawodowo już poukładany, kiedyś, dopiero wtedy naprawdę będę żył. I odkłada wiele rzeczy, które są dla mnie ważne, dziś i teraz, na kiedyś, bo mi się wydaje, że nie stać na to, bo nie mam czasu, siły, możliwości, pieniędzy i tak dalej. I to jest największe kłamstwo, jakie sobie my sami zadajemy. Kiedyś nie istnieje, oznacza nigdy. Dziś, tu i teraz jest dla nas ten najlepszy z możliwych czasów. Myślę, że najstarsi by nam mogli spokojnie o tym powiedzieć, jak ten czas szybko biegnie. Nie mamy możliwości nadkładania czegoś na później. Jak chcesz powiedzieć kocham, powiedz teraz. Jak chcesz powiedzieć przepraszam, powiedz teraz. Jeżeli chcesz coś dla siebie zrobić, zrób to teraz. Nie ma lepszego czasu na ten, który mamy dziś. Tak będzie każdego dnia. Dlatego też ten wielki post, od tego jak do niego podejdziemy, jak będziemy chcieli go przeżyć, zależy od nas, od naszego nastawienia, czy to będzie dziś, czy może za kilka lat, kiedy będę miał więcej czasu, dopiero wtedy poświęcę go dla Pana Boga. I dzisiejszy czas Wielkiego Postu i liturgia zachęca nas, byśmy spojrzeli na tę rzeczywistość, która dotyka każdego z nas. Chodzi o pokusy. Któż z nas nie ma pokus do złego? Każdy. Każdy jest kuszony, bo to jest natura ludzka, która dotyka każdego z nas w Bożym pierworodnym. Ale ta dzisiejsza Ewangelia, którą przeczytaliśmy, daje nam idealny moment zrobienia pewnego wspólnego mianownika tym pokusom. Mianowicie, dopóki nie dialogujemy z pokusą, czyli nie wchodzimy w jej oddziaływanie, mamy szansę powiedzenia stop. Tak jak to powiedział Chrystus, za każdym razem. W momencie, kiedy zaczynamy testować tę pokusę, jestem silny, mam dzisiaj dużo wytrwałości, na pewno nie ulegnę w przeróżnych życiowych sytuacjach, w przeróżnych życiowych kwestiach, od kłamstwa, przez jakieś działania, położenie na rzeczy, i kiedy my tak zaczynamy dialogować z tą pokusą, bo nie jesteśmy radykalni, no wiadomo, ona wciąga, ona jest miła, ona daje jakieś tam poczucie wewnętrznego takiej próżności, to w 99% wiemy to już, że ulegamy. Taka jest prawda.
Dlatego to balansowanie na krawędzi, testowania pokusy, na ile ja jestem silny, zawsze kończy się naszą przegraną. W większości. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy umieli tę walkę prowadzić świadomie. Bo jeżeli już ulegam tej pokusie, to też świadomie. W dużej mierze. Bo wiem, że tak się może to skończyć, ale gdzieś tam udaję przed sobą, może tym razem będzie lepiej. Okej, rozumiem to, że często się denerwujemy, że inni ludzie nie chodzą do kościoła, nie mogą się, nie muszą walczyć z tymi pokusami, mają 100 razy lepsze życie, spokojniejsze, zasobniejsze, czy aby na pewno szczęśliwsze. Śmiem twierdzić, że jest inaczej. Dlatego nie ma co komuś zazdrościć, tylko ten czas, który mamy tu i teraz, w tym momencie, jak najlepiej wykorzystać. A dzisiejsza Ewangelia właśnie pokazuje nam pewne schematy pokus, które mogą nas dotykać, schematy, które mogą stać się naszym udziałem, a jeżeli je poznamy głębiej, będą nam pomagały w takim codziennym naszym życiu. I mówiąc jeszcze jednym zdaniem do tych pokus, to o nich najświętszy powiedział chyba święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, żołnierz. Powiedział tak, jeżeli twojego wodza kuszono, to myślę, że ciebie, złowiego żeglowca, ominął pokusy? Nie ma takiej możliwości. Dlatego musimy mieć świadomość, że to na pewno będzie również i naszym działem i jest, jak wiemy o tym dobrze. Ale też pamiętajmy o tym, w tej walce z pokusami ważne jest to, żebyśmy ciągle mieli cel życia. Dopóki powstajemy, dopóki walczymy, dopóki się nie zniechęcamy, że warto ciągle na nowo zaczynać, powstawać, jednak próbować budować od nowa wszystko, co się dzieje, gdy chodzi o gruzy, o grzechy, czyli pójść do konfesjonału i walczyć dalej, jestem na drodze świętości. Bo świętość to nie jest życie bez grzechu. Nikt z nas nie będzie święty. Dopóki się nie zniechęcę, nie poddam, tylko będę walczył, powstało nawet 100 razy dziennie, to znaczy, że ja jestem na drodze do świętości. I o takiej walce dzisiaj chcę mówić. W tym kierunku chcę każdego z nas zachęcać. I te pokusy, które dzisiaj czytamy w Ewangelii, które też nam pokażą pewne schematy, które mogą nas gotować, są pokusami, które nawiązują do pewnych tradycji i wierzeń mesjańskich narodu wybranego. Były różne oczekiwania, różne wyobrażenia przyjścia Mesjasza, które były udziałem narodu wybranego, a więc narodu izraelskiego. I według nich, tych wierzeń mesjańskich narodu wybranego, Mesjasz miał zapewnić swojemu ludowi wyjątkowy dobrobyt. Właśnie do tego nawiązuje pierwsza pokusa posiadania wielu wartości materialnych. Zamień ten kamień w chleb. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz słowem, które pochodzi z ust Bożych. My nie potępiamy materializmu, gdy chodzi o dążenie do podniesienia standardu życia, gdy chodzi o podniesienie standardu możliwości funkcjonowania, zasobności portfela. Absolutnie. Przecież wyraźnie Bóg powiedział, kiedy Adama i Ewę wysyłał na ziemię, czyńcie sobie ziemię pod nami. To jest naszym zadaniem. I tutaj nikt nie chce powiedzieć, że nagle materia jest zła, że nasze chęci polepszenia sobie życia jest złe. Absolutnie. Wręcz konieczne, bo dzięki temu się rozwijamy. Ale właśnie to, co jest najważniejsze, żeby to nie zdetronizowało Pana Boga jako tego, który jest dla nas celem życia. Bo jeżeli nagle tylko powiększanie majątku, zasobów materialnych stanie się głównym celem życia i to będzie najważniejsze, to niestety wtedy tracimy Pana Boga. Dlatego u podstaw każdego działania musi to być pytanie, o tym będę ciągle dzisiaj mówił, czy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, czyli moje zbawienie, czy to mnie zbliża do Niego, czy mnie oddala. A wtedy naprawdę mogę wszystko robić, bo ja nie odejdę. Ja nie będę chciał niszczyć dekalogu, który jest dla mnie azymutem, czyli drogowskazem postępowania. Kolejna pokusa, która jawi się na okazji Ewangelii. Mesjasz miał też dokonywać niezwykłych znaków. Między innymi w tych objawieniach, w tych wierzeniach mesjańskich było coś takiego, że Mesjasz miał na rogu świątyni się pojawić i później ze świątyni zejść na ziemię. To było jedno z wierzeń, które było gdzieś tam przekazywane narodowi wybranemu. I do tego nawiązuje ta pokusa kolejna. Kiedy każe zejść, przecież aniołowie w ciemności, nic złego ci się nie stanie. Pokusa.
Pokusa sławy, pokusa tego, by mnie ludzie chwalili, pokusa tego, by inni mnie pokazywali jako tego najważniejszego. Inaczej mówiąc, wiele rzeczy robimy ze względu na to, co inni o nas powiedzą. I to jest niepotrzebne, bo w ten sposób my najwięcej tracimy, delicujemy się i nie jesteśmy we własnych oczach sami dowartościowani. Wydaje mi się, że najlepsze jest to, kiedy człowiek potrafi być w zgodzie żyć z własnym sumieniem, nazywać siebie po imieniu. W tym jestem dobry, w tym jestem bardzo dobry, w tym jestem niedomagający, w tym potrafię jeszcze się zmienić. Mam większą wiedzę o sobie samych i potrafimy to nazywać po imieniu i to później wykorzystywać, by dzięki temu żyć w zgodzie ze swoim sumieniem i mieć cele, które realizuję bez względu na to, co inni powiedzą, bo to jest zgodne z moim sumieniem. Oczywiście sumienie musimy mieć dobrze ukształtowane, to wtedy mnie nie interesuje, co on nie pomyślał o innym. A dzięki temu to dowartościowanie, które jest bardzo ważne, to zauważenie, które jest nam bardzo potrzebne, to różnego rodzaju chwalenie, które też jesteśmy na to otwarci, bo potrzebujemy tego jako ludzie, jest takim, jak to nazywam, produktem ubocznym, który pojawia się, jest wartością dodaną, która naprawdę zawsze pojawia się tam, gdzie człowiek żyje w zgodzie z własnym sumieniem i potrafi to realizować każdego dnia. Żeby nie żyć tylko po to, by inni o mnie dobrze mówili, bo wtedy na pewno się potkniemy, na pewno nieraz będziemy musieli mówić, że oto po raz kolejny gdzieś ulegliśmy jakiejś pokucie. Mesjasz miał też wyzwolić lud spod władzy ciemiężców i wrogów i poddać ich pod panowanie narodów wybranych. Mówiąc inaczej, Żydzi sobie wyobrażali, że cały świat będzie ich u ich stóp, bo tak będzie mniej więcej wyglądało przyjście Mesjasza, a oni będą tym światem zarządzali. Ta wielkość, władza, chęć tego, by inni byli pode mną. Grozi to każdemu. I w domu, rodzice wobec dzieci, i dzieci wobec rodziców, i w pracy, i wszędzie. Chrystus, im bardziej coś czuł, tym bardziej się usuwał. Wiem, że to jest bardzo trudne, to jest szczyt pokory, ale umieć czynić po to, by oddać to Panu Bogu. A nie tylko liczyć na ludzkie pochwały. Jest to bardzo trudne, ale jednocześnie to wyzwala w nas taką wewnętrzną siłę, że ja robię to ze względu na Pana Boga, ze względu na moje zbawienie, a wszyscy inni dzięki temu mogą z tego korzystać. To jest taka wartość dodana, która jest dana światu, który się o mnie ociera. Światu, w który ja wchodzę. Światu, który dzięki mnie, mojej miłości, mojej wierze ma się zmieniać. Ma się zbawiać. A więc to doświadczenie tych pokus to jest taki pewien schemat, który może nas dotknąć. Ale fundamentem tego jest jedno. Dopóki nie wejdziemy w dialog z jakąkolwiek pokusą, mamy szansę na to, by powiedzieć stop i zwyciężyć. Jak jest często za późno, to przynajmniej nie trwajmy w tej pokusie, tylko natychmiast spróbujmy powstawać i walczyć. Dlatego Wielki Post jest dobrym momentem na to, by przeżywać ten czas poprzez swoje zobowiązania, poprzez większe zatrzymanie się nad sobą, poprzez różnego rodzaju modlitwy, które sobie możemy narzucić, postanowienia, zobowiązania, wyrzeczenia. To jest ważne, bo to kształtuje nasz charakter. Jednym z takich momentów, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć i jednym zdaniem was zachęcić do tego, to jest ekstremalna droga krzyżowa, która od ubiegłego roku jest w naszej diecezji, wyrusza z Lublina. Wiem, że z waszej parafii sporo ludzi chodzi i na pielgrzymki, na które ja również chodzę, i na ekstremalną drogę, więc dziękuję wam za to, chcąc dalej podsycać ten płomień waszej gorliwości, o tym dzisiaj przypominam. 4 marca, 19 katedra, będą trzy trasy na stronach internetowych edkapielczynkowym.pl. To można w Google'ach znaleźć. Wszystkie informacje są, można się zapisać. Ale dlaczego warto pójść? Jednym zdaniem. Ja w ubiegłym roku, kiedy organizowałem pierwszy raz EDK, miałem takie dość sceptyczne nastawienie, bo młodzież mnie prosiła. Ale kiedy nie byłem na trasie, to mniej więcej na wysokości 12 stacji, i kiedy człowiek jest naprawdę zmęczony, padnięty, bo jest ciemno, daleko, padał deszcz, błoto, kiedy walczysz ze sobą, kiedy już naprawdę nie masz siły na nic,
ani na założenie kolejnej maski, ani na jakiekolwiek systemy ochronne, ani na jakiekolwiek intelektualne próby tłumaczenia sobie. Po prostu jesteś pod ścianą. Może po to poszedłem, by pierwszy raz w życiu, może, tak naprawdę z czystego serca mówić się, Panie Boże, ja już więcej nie mogę. Reszta jest Twoja. Proszę, tylko Ty możesz zrobić. Kiedy już nic nie mogę, ja po swojemu pokombinować. I okazuje się, że bardzo wielu ludzi mi mówiło o tym samym doświadczeniu, że doświadczaliśmy, no, jakbyśmy byli niesieni. Trudno o tym powiedzieć. Trzeba tam być. Ale okazuje się, że można tam doświadczyć niesamowitej łaski Pana Boga. Więc kto będzie miał ochotę, możliwość, zachęcam do tego, by po raz kolejny wejść na EDK, po raz kolejny odkryć tę duchowość, odkryć siebie samego i na nowo poznać Pana Boga. Życzę Wam dobrego Wielkiego Postu, w którym się może